Węgry pogłębiają współpracę z Rosją. Wczoraj węgierski szef MSZ otrzymał z rąk swojego odpowiednika węgierskiego, rosyjskiego order przyjaźni. Z kolei w lutym ma dojść do spotkania Viktora Orbana z Władimirem Putinem. Mijający rok był najbardziej produktywnym rokiem wszechczasów pod względem współpracy węgiersko-rosyjskiej, ocenił szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijarto, który wczoraj odebrał z rąk ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa order przyjaźni za rozwijanie stosunków dwustronnych. W swoim wpisie na jednym z portali społecznościowych dyplomata poinformował o planowanym spotkaniu przywódców Węgier i Rosji. Premier Viktor Orban spotka się z prezydentem Władimirem Putinem na początku lutego, przygotowania już trwają, chcielibyśmy mieć kilka kamieni milowych w naszych relacjach w 2022 roku. Węgierski minister poinformował także, że w 2022 roku projekt budowy nowych reaktorów w elektrowni atomowej w Paksu wkroczy w fazę realizacji. Narodowa Fabryka Szczepionek będzie gotowa do produkcji rosyjskiej szczepionki Sputnik 5, a także kontynuowana będzie dwustronna współpraca w sferze technologii kosmicznych. Szef MSZ dodał, że zaczną być także eksportowane na rosyjski rynek nowe węgierskie produkty spożywcze.